Dzień dobry Państwu, Marta Kłaćko-Coc, zapraszam ponownie na kawkę z literaturą i chciałabym zaproponować Państwu książkę w prawdziwie listopadowych klimatach, to znaczy ponurą i nie pozostawiającą zbyt wiele nadziei. A mówię o powieści Larsa Wilderenga Rozgwieżdżone niebo. Ja tę powieść poznałam za pośrednictwem serwisu Storytel, gdzie została ona bardzo ładnie przeczytana przez Marcina Perchucia. I przy okazji, taka mała dygresja, zachęcam Państwa do korzystania również ze słuchanej formy książki. Zdaję sobie sprawę, że nie każdemu ta forma odpowiada. Natomiast muszę stwierdzić, że po takim czasie oporu ja się do tej formy przekonałam, dlatego że lubię być otoczona tekstami. Właściwie czytanie to jest coś, co towarzyszy mi przez cały czas. Jeśli nie korzystam z formy pisanej, znaczy drukowanej, jeżeli nie korzystam z druku, z tradycyjnej książki, korzystam z czytnika bardzo często. Natomiast audiobooki są taką formą, która pozwala żyć w świecie tekstu nawet wtedy, kiedy specjalnie nie ma się czasu na to, żeby z książką się rozsiąść, kiedy ta książka po prostu towarzyszy innym czynnościom, jakimś banalnym czynnościom wykonywanym w domu czy spacerom, można po prostu zabrać ze sobą tekst, otoczyć się innym światem niż ten, w którym się przebywa. To jest taka dygresja, ponieważ w świecie rozgwieżdżonego nieba Larsa Wilderenga żaden z nas i żadna z nas nie chciałby żyć. Jest to Szwecja, dodajmy, natomiast nie taka Szwecja, jaką znamy na przykład z wybitnych szwedzkich kryminałów. Jest to Szwecja postapokaliptyczna. Ciekawa sprawa, bo to jest chyba pierwsza, jedyna jak na razie szwedzka powieść postapokaliptyczna, z którą się spotkałam. Natomiast tych powieści postapokaliptycznych trochę już w życiu przyswoiłam. Niekoniecznie franczyzowych, takich jak Metro czy Stalkery, tylko takich, które niosą za sobą pewne, no bardziej można by powiedzieć, filozoficzne treści. Natomiast kończąc ten przydługi wstęp, chciałabym jeszcze przybliżyć Państwu generalnie pojęcie postapokalipsy. O czym mówię, kiedy mówię o postapokalipsie? Dla tych z Państwa, dla których termin ten jest obcy. Generalnie mianem postapokalipsy, czy w skrócie postapo, określa się te klasy tekstów kultury, czyli i literatury, i filmów, i gier, które rozgrywają się w świecie po jakiejś lokalnej albo globalnej katastrofie, czyli po apokalipsie. Terminem apokalipsa zwykliśmy określać koniec świata, oczywiście odnosząc go do biblijnej księgi apokalipsy, tylko że no, apokalipsa biblijna to jest tekst, który tak naprawdę ma objawiać, ale przez to, że zaciemnia. Taki jest jego źródłosłów, bo apokalipsa, apokalipto tak naprawdę znaczy objawienie. Czyli to jest księga, która ma wyjawiać w sposób symboliczny przyszłe tajemnice. Natomiast ponieważ te tajemnice mają dotyczyć końca dziejów, końca świata, który rozegra się wśród jakichś straszliwych, dramatycznych, kosmicznych wydarzeń. Dlatego też terminem apokalipsa zwykliśmy właśnie określać jakiś taki szalenie spektakularny koniec świata. Natomiast ten przedrostek postapokalipsa sugeruje nam, że jesteśmy w świecie, który ocalał z apokalipsy. Świecie, który przetrwał i w którym coś tam jeszcze się rozgrywa, coś tam jeszcze się toczy. Literatura postapokaliptyczna jest moim zdaniem bardzo ważna, dlatego że ona kanalizuje nasze lęki związane z końcem cywilizacji i z różnymi zagrożeniami, które ta cywilizacja niesie. Lęki, które stają się
bardzo istotne, dlatego że świat na naszych oczach przestaje być bezpieczny. Dlatego, że doświadczamy kryzysu klimatycznego, doświadczyliśmy pandemii, patrzymy na rzeczywistość wojenną i to wszystko sprawia, że odzywa się w nas lęk. I ten lęk jest zupełnie naturalny i pobudza wyobraźnię. Pobudzał już ją od dłuższego czasu. No właściwie możemy powiedzieć od bardzo dawna, skoro już dawne cywilizacje wytworzyły jakieś apokaliptyczne wyobrażenia, ale tutaj spróbuję nie brnąć w bardzo szerokie dygresje i nie opowiadać o postapokalipsach jako takich, a skupić się na rozgwieżdżonym niebie Larsa Wilderenga. Ciekawa rzecz, że niewiele informacji na temat tej powieści, na temat autora znalazłam. Jest to podobno część trylogii, natomiast pozostałe dwie części nie zostały na rynku polskim jak dotąd wydane. Tę powieść wydało wydawnictwo MAK, natomiast audiobook, tak jak powiedziałam, został opublikowany w Storytelu. Na temat autora nie dowiemy się właściwie prawie że niczego, bo to, co możemy znaleźć w internecie, to jest notka w szwedzkiej Wikipedii. Po szwedzku, więc jeżeli Państwo nie znacie szwedzkiego tak jak ja go nie znam, to życzę szczęścia. I natomiast powieść pokazuje nam to, jak na globalną, w domyśle katastrofę, może zareagować szwedzkie społeczeństwo. Powieść jest bardzo ciekawie skonstruowana, dlatego że jest podzielona na poszczególne wątki związane z osobami, którym narracja przez pewien czas towarzyszy. I tutaj widzę, że stąd wzięły się jakieś takie zupełnie rozbieżne oceny tej powieści, dlatego że mnie to bardzo przekonało. To jest w moim mniemaniu bardzo dobra powieść, ponieważ ta wielość wątków, wielość narracji towarzyszących różnym bohaterom daje nam szalenie szeroką perspektywę tej katastrofy, która się tam wydarza. Natomiast dla osób, które wolą proste narracje, tego typu ukazanie świata może być trochę męczące. Kogo poznajemy? Poznajemy między innymi Gustafa Silverpaina, dowódcę oddziału specjalnego, który mierzy się z problemami, jakie stawia przed nim ten koniec cywilizacji. Poznajemy Filipa Stenwika. Filip jest survivalowcem, czyli prepersem, czyli ma takie, no, moglibyśmy powiedzieć, hobby, które sprawia, że on się przygotowuje do końca świata, że ma wszelkiego rodzaju wyposażenie, zapasy żywności, narzędzi i wszelkiego rodzaju sprzęt, który pozwalałby mu przetrwać. Mamy policjanta, psychopatę tak naprawdę, Petera Ragnella, który pod płaszczykiem ochrony prawa tak naprawdę daje upust swoim skłonnością do okrucieństwa i do stawiania samego siebie ponad prawem. Mamy Annę Ljungberg, programistkę, która mierzy się z pewnymi perypetiami osobistymi, zachodzi w ciążę, ale również to ona właśnie odkrywa, co się tak naprawdę stało. Odkrywa przyczyny katastrofy, czy przynajmniej naprowadza na właściwy trop naukowca, który bada zjawisko. No i mamy jeszcze parlamentarzystkę Marię i Magnusa, zwykłego ojca rodziny mieszkającego sobie na szwedzkiej prowincji w ładnym domku. I te wszystkie osoby muszą się zmierzyć z lawinowo narastającą katastrofą, polegającą na tym, że stopniowo przestają działać najpierw wszystkie urządzenia elektroniczne, a potem też w ogóle wszystko, co działa na prąd.
opis tej katastrofy zaczyna się, w ogóle akcja powieści zaczyna się w serwisie tak naprawdę komputerowym, do którego ktoś oddaje zepsuty smartfon. I okazuje się, że serwisant dziwi się, że ten smartfon jest tak jakby zakurzony, coś się z niego wysypuje. I potem nagle no nie tylko nie jest w stanie naprawić tego smartfona, ale zaczynają się psuć wszystkie inne rzeczy wokół. I ludzie zapadają też na jakąś taką dziwną, ale krótkotrwałą infekcję gardła, która jednak po pewnym czasie mija. Natomiast o ile ludziom mija, to sprzętom elektronicznym i elektrycznym nie mija. I powoli cała cywilizacja zaczyna się rozpadać. Nie ma prądu. Wszyscy zaczynają powtarzać, no dobrze, zrobimy to, jak wróci prąd. Wszyscy są przekonani, że to jest chwilowa awaria. No dobrze, przestał działać smartfon, dziwnie wyłączył się komputer, chociaż bateria powinna być naładowana, coś się zepsuło, trzeba odstawić samochód do warsztatu, bo przestał działać. I wszyscy czekają, kiedy ta awaria minie. Wszyscy liczą na to, że no dobrze, no coś się dziwnego dzieje, natomiast od tego jest przecież państwo, żeby zapewniło nam w tym momencie odpowiednie warunki i powinien tu być zorganizowany jakiś dowóz z wody, dowóz jedzenia. Powinniśmy za chwilę zacząć normalnie funkcjonować, wszystko ruszy z miejsca, ta awaria zostanie opanowana, ona jest na pewno tylko przejściowa, nic takiego poważnego się nie stanie. I cóż, okazuje się, że to pierwotne oczekiwanie, że coś się stanie, że coś się zmieni, przeradza się w stagnację i w życie w totalnie niefunkcjonującym państwie. No bo rzecz jasna, jeżeli państwo też traci zasoby, to nie jest możliwe jakiekolwiek opanowanie tej katastrofy. I stopniowo ludzie, którzy byli przyzwyczajeni, jak to Szwedzi, do tego, że państwo się nimi opiekuje, zaczynają brutalnie walczyć ze sobą o zasoby. I mamy tutaj różne reakcje na to, co się dzieje. Natomiast coś takiego, że pewne grupy ocaleńców zorganizowały się i spróbowały odbudować cywilizację od podstaw, wydarza się w naszym mniemaniu bardzo późno. Najpierw mamy takie zdziwienie, ale jak to? Oczekiwanie, że ktoś się pojawi, że państwo pomoże, i bardzo długo nie dzieje się nic. W efekcie właśnie mamy tę brutalną walkę o zasoby, natomiast muszą się bohaterowie poszczególni zmierzyć z sytuacjami, które właśnie im się przytrafiają. Prawdę o tym, co się tak naprawdę dzieje, odkrywa właśnie Anna Ljungberg, która sprawdza dane, nanosi je na mapę poszczególnych zdarzeń, bo ta epidemia, no nieprzypadkowo tutaj użyłam słowa epidemia, nie wydarza się od razu wszędzie, tylko to stopniowo i lawinowo następuje. Anna nanosi te dane na mapę i nagle orientuje się, że te awarie rozprzestrzeniają się w taki sposób, w jaki normalnie zazwyczaj rozprzestrzeniają się epidemie, tylko że dzieje się to dużo, dużo szybciej. Anna udaje się z tym do specjalisty, do naukowca, swojego byłego partnera, który odkrywa, że
rzeczywiście za tymi awariami stoi coś w rodzaju no, nie wirusa komputerowego, ale najzupełniej fizycznego czynnika, który ten sprzęt uszkadza. To są nanocząstki, które ten naukowiec nazywa nanomitami. Dopiero koniec powieści odeśle nas do początku i częściowo ujawni nam tajemnicę pochodzenia tych nanomitów, ale częściowo. Nie jest to takie wyjaśnienie, które objawiłoby nam wszystko i zostawiło nas z niedosytem takiej zbyt mocnej racjonalizacji, nie? Natomiast dowiemy się przynajmniej, jak się to zaczęło i w którym momencie się zaczęło. Natomiast te nanomity infekują i sprzęt, i infekują właśnie ludzkie gardła, powodując ten kaszel, chrypkę, taką małą infekcję górnych dróg oddechowych, tylko że ludzkie organizmy potrafią zwalczyć to, poradzić sobie z tym. Ta infekcja po prostu po pewnym czasie samoistnie mija, tak jak każda inna infekcja wirusowa. Natomiast urządzenia elektroniczne i elektryczne oczywiście nie dysponują własnym systemem odpornościowym, w związku z tym ulegają zniszczeniu, po prostu nie radzą sobie. One nie są czymś, co potrafiłoby się samo naprawić, tak jak sam się potrafi do pewnego stopnia naprawić ludzki organizm. W związku z tym cała technologia stopniowo pada. Pada transport, w związku z tym, no oczywiście pojawiają się braki żywności. I tutaj drastyczne są na przykład sceny z miast. Parlamentarzystka, która przybywa do Sztokholmu, nagle się orientuje, że nie tylko nie ma co jeść, nie może niczego kupić. Kawiarnie, restauracje stopniowo się zamykają, ponieważ najpierw nie są w stanie przyjmować płatności kartą, bo wszystkie terminale padają. Ludzie nie są w stanie wypłacać gotówki, bo no po prostu nie jest to możliwe, kiedy nic nie działa. A następnie już w ogóle nie ma co jeść, ponieważ dostawy żywności, ta ciągłość dostaw zostaje po prostu przerwana. I w tym momencie, owszem, można do pewnego momentu przetrwać na prowincji, można dość długo przetrwać na wsi. Na przykład potem mamy opisy gospodarstw, w których się zabija stopniowo bydło albo oblicza się no, możliwości różnej wymiany zasobów, ile tego bydła będzie można przetrzymać przez zimę na tak ograniczonych ilościach paszy, ile trzeba będzie zabić, w jaki sposób tej wymiany dokonać, więc na wsi i na prowincji do pewnego stopnia można przeżyć. Natomiast przeżycie w mieście okazuje się kwestią kilku dni. Co się dzieje? Maria, parlamentarzystka, no jest bezradna. W swoim mieszkaniu, takim tymczasowym, ponieważ no ona nie mieszka w Sztokholmie, tylko przyleciała tam, kiedy awaria się dopiero rozpoczynała i teraz nie może z niego wyjechać, zaczynają się dziać po prostu dantejskie sceny. Nie ma wody, ponieważ dostarczanie tej wody też wymaga urządzeń z użyciem prądu. W związku z tym ciśnienie w sieci wodociągowej spada, nie ma wody w kranach, ludzie giną stopniowo z pragnienia. Poza tym, jak nie działa kanalizacja, no to rzecz jasna nie można załatwić potrzeb fizjologicznych i miasto zaczyna bardzo szybko tonąć w odchodach, ponieważ ludzie po prostu załatwiają swoje potrzeby na trawnikach. Oprócz tego ludzie, którzy umierają, są po prostu wynoszeni na ulicę i przykrywani czymś. Nie ma żadnych służb, które mogłyby odebrać ciało i je pochować. Zaczynają się dziać dantejskie sceny.
Maria, nieprzytomna prawie że z głodu i pragnienia, pomaga zorganizować dla swojej sąsiadki staruszki no, kilka osób, które pomogą wynieść ciało jej zmarłego męża. Natomiast sama Maria okazuje się, że nie ma już nic do picia, nic do jedzenia, zostaje tylko jakaś butelka wina i ona po prostu pije ten alkohol, bo nic innego nie ma. Alkohol oczywiście stopniowo ją odwadnia, w związku z tym stan Marii się drastycznie pogarsza, a wokół niej jest miasto, które tonie w odchodach, w którym na ulicach nagle zaczynają leżeć ciała i to się dzieje w ciągu kilku dni. Służby nie radzą sobie z opanowaniem aktów agresji i paniki, a po pewnym czasie ludzie po prostu zaczynają popełniać samobójstwa, skakać z mostów, bo nie daje się nic zrobić. I innym przykładem jest właśnie Magnus, mąż i ojciec trójki małych dzieci, mieszkający w małej miejscowości i mający przynajmniej sad i jabłonie, w związku z tym no, można tam sobie nałapać deszczówki, można jeść przez jakiś czas jabłka, pić sok jabłkowy i jakoś to się przez pewien czas kręci, natomiast ci ludzie są zupełnie bierni, przyzwyczajeni do opiekuńczego państwa, czekają na to, aż to państwo rozwiąże sytuację. I Magnus po prostu pomimo upływu czasu nie jest w stanie uwierzyć, że będzie już tylko gorzej, że nie nastąpi nic, co mogłoby tę sytuację poprawić, że prąd nie wróci. I co się okazuje? Sąsiad Magnusa pracuje w pobliskiej elektrowni atomowej. Do pewnego czasu no, dojeżdża do pracy rowerem i jest w stanie nawet przywozić Magnusowi butelkowaną wodę czy jakieś tam inne dobra, którymi w pracy dysponuje. Natomiast ostrzega w pewnym momencie, że trzeba uciekać, ponieważ zepsuły się urządzenia sterujące chłodzeniem reaktorów. W związku z tym w bardzo szybkim czasie nastąpi katastrofa tej elektrowni i tak naprawdę mieszkańcy tej miejscowości nie mają szans na to, żeby przetrwać. I ten obraz Magnusa i jego rodziny pokazuje również takie przywiązanie do cywilizacji. Z jednej strony to, co się dzieje w przypadku właśnie tej rodziny, początkowo odkrywa takie ludzką tęsknotę za naturą. Bo nagle, no Magnus początkowo nie zdając sobie sprawy, tak jak nikt sobie w ogóle nie zdaje sprawy z powagi sytuacji, traktuje to wszystko jak takie krótkie wakacje. No, czuje się trochę przeziębiony, nie zdaje sobie sprawy, że to jest właśnie infekcja nanomitami. Nie idzie do pracy i odstawia dzieci do szkoły, do przedszkola. No, samochód przestał działać, trudno, pojedziemy rowerami, nic się nie stanie. Natomiast nagle okazuje się, że w przedszkolu nie ma prawie żadnych nauczycieli, że najlepiej tego dziecka tam w ogóle nie zostawiać. No ale on traktuje to jako takie krótkie właściwie wakacje od cywilizacji. Jest piękny wieczór, rozpalają z żoną grilla w ogrodzie, jedzą sobie na kolację jakieś mięso, które jeszcze mają właśnie upieczone na tym grillu. Dzieci idą spać. Jest ciemno, po raz pierwszy od dawna, czy może po raz pierwszy w ogóle w życiu Magnus widzi niebo pełne gwiazd. Idzie z żoną na nocny spacer, spędzają ze sobą taki intymny, romantyczny czas. Czują się ze sobą blisko. Natomiast potem, w miarę jak ta sytuacja się przedłuża, jak do jedzenia nie ma już naprawdę nic poza jabłkami, a do picia nie ma nic poza wodą z deszczówki, robi się
drastycznie. Trzeba walczyć na takim elementarnym poziomie na o przetrwanie, trzeba walczyć o przetrwanie jako rodzina. I natomiast nasz survivalowiec Filip Stenwick okazuje się, że wbrew temu, co sądził, że jest prepersem, że jest świetnie przygotowany na potencjalny koniec cywilizacji, okazuje się, że wcale nie jest przygotowany, bo człowiek, który ma zasoby, ale jest sam, nie przetrwa, po prostu nie przetrwa. Filip ma dom na wyspie, pół domu właściwie, bo znaczy pół wyspy, bo drugą połowę posiada jego brat. Nie lubią się panowie specjalnie. I on na tej wyspie też ma dom wyposażony we wszystko, co tylko możliwe. Natomiast u siebie w mieszkaniu ma w zasadzie zapasy żywności, zapasy, no właśnie latarki, sprzęt wszelkiego rodzaju, wszystko, co może być mu potrzebne do przetrwania. I początkowo jest traktowany jako taki niegroźny szaleniec. Nawet dziewczyna, która wpada do niego i zostaje na noc, rano się orientuje, że on jest prepersem, patrzy na niego jak na wariata i ucieka. Natomiast nagle się okazuje, że jego cały plan przetrwania również był oparty na tym, że będzie prąd. Więc i na tym, że będzie, że on sam jest w stanie się obronić. Tymczasem się okazuje, że kiedy prądu nie ma, zgromadzona, zamrożona żywność bardzo szybko się psuje. Natomiast on sam też nie jest w stanie przetrwać ataków ludzi, którzy chcą się dostać do jego zasobów. Więc mamy szereg takich historii, z których przybliżyłam tutaj tylko niektóre, żeby nakreślić przynajmniej taką zgrubną kreską, panoramę tego, co się tutaj dzieje. Czy to dąży w stronę jakiejś nadziei? Z pewnością tak, bo okazuje się, że zawsze znajdzie się ta elementarna taka mikrospołeczność, która zbuduje się z ocaleńców gotowych do tego, żeby współpracować, a nie się wzajemnie zabijać i racjonalnie odbudowywać na nowo cywilizację w warunkach takich, które istnieją, czyli bez elektryczności, ze świadomością, że ta elektryczność nigdy już nie wróci. I jest to powieść, która wbrew temu może, co tutaj zostało zasugerowane, ma dosyć też dynamiczną akcję. Owszem, w wielu momentach ciężką i przygnębiającą i rozproszoną na tę wielość wątków, wielość narracji, natomiast kreślącą bardzo szeroką perspektywę możliwych scenariuszy końca cywilizacji. Natomiast postapokalipsa to jest właśnie coś, co ma nam dać, ma być przypowieścią o końcu cywilizacji, przypowieścią, która kanalizuje nasze lęki, która pozwala oswoić się z myślą o możliwych zagrożeniach i daje nam taką, no, psychiczną zbroję przeciwko no właśnie lękowi przed końcem świata. I to jest taka literatura, która pomimo tego, że jest z naszego punktu widzenia teraz i tutaj fantastyką, bardzo mocno dotyka rzeczywistości i jakoś pozwala skanalizować nasze lęki i nas
uzbroić przeciwko tej rzeczywistości. Cóż, więc zachęcam do lektury tej powieści bądź do jej wysłuchania w audiotece. Dziękuję Państwu i do usłyszenia.